Ja chciałam was podpytać o jedną parę. Tak. Państwo Głowaccy. Tak. Wiesz co, powiem ci tak, jeżeli chodzi o Piotra i Agnieszkę, to wydaje mi się, że dla ludzi to był na początku troszeczkę szok rzeczywiście, to, że widzieli, jak oni tam ze sobą funkcjonują, ale wydaje mi się, że tak naprawdę każda relacja ma swoją dynamikę, my mamy zupełnie różną, więc dla nas to też było coś zupełnie takiego okej, szokującego, ale powiem ci tak, jest to ich związek, ich sprawa, oni tak funkcjonują i najwyraźniej to działa, no bo są dalej ze sobą razem, więc super. Ale mi się w ogóle bardzo spodobało, tak, że to jest dynamika, to jest piękne. Teraz za każdym razem, jak będę się kłócić ze swoim ukochanym, to powiem, że po prostu taką mamy dynamikę związku. Tak, jak była ta sytuacja, kiedy rzeczywiście tam była sytuacja przy beczkach, gdzie potem tam zaczęli na nas trochę krzyczeć i tak dalej, ja byłem wtedy bardzo w szoku, bo coś takiego, że słuchaj, do niego tak patrzyłem, ale koniec końców Agnieszka się zapytała, czy chce po prostu czerwonej kartki, tak, żeby mi się szybciej usta zabarwiły, więc jakby to też pokazuje... wiesz, bardzo taką pozytywną, że jednak chcieli, żeby nam pomóc, nie? I to jest... Dokładnie. I wydaje mi się, że w ogóle ta cała Azja pokazuje, jak pomimo tego, że rywalizujemy i każdy z nas jest zupełnie inny, bo masz po prostu parę par, która jest zupełnie, zupełnie inna, jakby koniec końców pomagamy sobie, żeby jednak przejść ale dalej. Ale też trzeba pamiętać, że ten program wyzwala bardzo skrajne emocje, więc też nie można ich oceniać pod pryzmatem tego, że pewnie na co dzień na siebie krzyczą. No nie, jakby słuchajcie, mało kto w takiej sytuacji, gdzie musi szukać noclegu, biec, ścigać się z innymi parami, jest w stanie zachować zimną krew, więc... Ja tutaj nic nie mogę dodać więcej. Ty się ze wszystkim wyczerpał, zgadzasz. Wyczerpał temat. To jest właśnie ta idealna receptura, ja mówię, on się zgadza. My Piotra i Mamitę lubimy bardzo i oni nam też pomagali, dobrze życzyli, my tak samo. Wspieraliśmy się nawzajem, często się też mijaliśmy, więc... Tak, akurat najczęściej właśnie mijaliśmy się z Piotrem, z Agą, z Wiktorem, za nią, z dziewczynami, więc to były... My się w ogóle wszyscy polubiliśmy, wiesz, mam takie wrażenie, że naprawdę tutaj nie ma nikogo, kto by gdzieś tam... Tak, był z boku. Tak. Mi w ogóle Daria powiedziała odnośnie akurat tutaj nie waszej pary, ale odnośnie państwa Głowackich, że jakby była sama zaskoczona tym, co widać w telewizji, bo podobno nie było to takie oczywiste i codzienne u nich, gdy kręciliście program, ale nie wiem. No wszystko się dzieje na stole montażowym. Dokładnie. Wiesz co, oni są ekspresyjni, ale to jest ich sposób na życie, ich małżeństwo jest bardzo kolorowe i jakby też nie znamy ich aż tak mocno, więc ciężko nam po prostu wejść do ich domu i komentować to, co tam jest. Też nie jest to naszą rolą. No dokładnie. I ja nawet nie chcę. Ja ich bardzo lubię i tyle. I Mamita może sobie krzyczeć, a ja ją dalej lubię.